Cześć, nazywam się Marianna Gierszewska. Witam cię serdecznie w podcaście Okolic Ciała. Tak właśnie mam. Jeśli interesują cię tematy związane ze świadomością i samorozwojem, ta platforma jest idealnym miejscem. Miejscem do odkrycia i lepszego poznania mechanizmów i dynamik, które kierują naszą codziennością. Miejscem dojrzenia i otulenia tego, co porzucone, i wreszcie miejscem prawdy. Nie trzeba już oszukiwać i zniekształcać. Nareszcie można powiedzieć na głos, że tak właśnie mam. Kochani, witam was w drugiej części podcastu Okolic Ciała Tak Właśnie Mam. Jesteśmy w podcaście o ratowniku i tym razem sobie porozmawiamy o kolejnych i kolejnych, kolejnych aspektach tego ratownika, chociaż przypuszczam, że i tak wszystkich ich na przestrzeni tego podcastu nie dotkniemy i nie ruszymy. Natomiast już dosyć dużo wiecie po tej pierwszej części. Pierwsze, o czym bym chciała z wami porozmawiać, to nieoczywiste zachowania ratownicze. No bo my wiemy, że w Spektrum ratownika, w tej przestrzeni ratowniczej są zachowania ratownicze, które są bardziej oczywiste i mniej oczywiste. Mam nadzieję przy tych mniej oczywistych zatrzymać Was, zwrócić Waszą uwagę, być może będziecie w stanie popatrzeć na pewne tematy, na pewne sprawy z innych perspektyw. Zachowania, które są oczywiste przy ratowniku, to. Chociażby w kółko doradzanie, o czym już mówiłam w pierwszej części tego podcastu. Oczywiste zachowania ratownicze to zachowania, które wynikają także ze współuzależnienia, czyli tam, gdzie my raz za razem wyciągamy kogoś, na przykład z jakiejś używki. Tam, gdzie my raz za razem wyciągamy kogoś z jakiegoś destrukcyjnego zachowania, no to to są takie oczywiste zachowania ratownicze, tak? Ale chciałabym z Wami popatrzeć na te nieoczywiste zachowania ratownicze. Na przykład takim nieoczywistym zachowaniem ratowniczym może być wielogodzinne wysłuchiwanie czyichś problemów przez telefon. I teraz tak, nawet jeżeli tam nie doradzasz, czyli tam nie ma tego aktywnego ratownika, który się od razu uaktywnia i od razu ma 1500, 900 rad i 1500, 900 rozwiązań problemu tej drugiej strony. Nawet jeżeli ty po prostu siedzisz i słuchasz, to i tak i tak w utajony sposób chcesz uratować, bo jest w tobie bardzo często takie przekonanie, że jeżeli ja pozwolę wyrzucić, z, jeżeli ja pozwolę, pozwolę z tej drugiej stronie wyrzucić z siebie to, co trudne, to ja jej ulżę. Będzie jej lepiej. Będzie jej lżej. I my bardzo często właśnie tak w relacjach robimy z siebie takie kontenery, kubły, kosze na śmieci, kosze na niekończące się żale drugiej strony. I ja kilka lat temu miałam taką sytuację, gdzie dzwoniła do mnie bliska osoba Często, raz za razem, właściwie dzień za dniem, opowiadając mi o swoich problemach, i ja się nie, ja się nie uaktywniałam. Ja po prostu słuchałam, ja po prostu byłam. Mm, ale byłam codziennie i byłam długo. To było czasem 30 minut, czasem 40 minut, czasem godzina, i któregoś dnia mój mąż Miłosz, i ta propos zostawiania tego życia przez ratownika swojego, swojego własnego życia, któregoś dnia mój mąż Miłosz powiedział do mnie, Marianna. Kiedy wrócisz? I to mnie bardzo zatrzymało, bo ja sobie wtedy uświadomiłam: To prawda. Lwia część mnie codziennie jest przy tej osobie. Nie przy mojej rodzinie, nie przy moim mężu, nie przy moich działaniach, nie przy moich zadaniach, nie przy mojej pracy, a nie przy mojej emocjonalności, nie przy mnie samej, absolutnie. Mnie nie było. I tutaj możemy polemizować, kłócić się, czy mnie nie było na 20%, na 50%, na 70%. Nie było mnie, jak widać, tak, że zauważył to mój mąż. Kiedy wrócisz, Marianna zapytał. Więc, jeżeli my jesteśmy przez wiele godzin, przez długi czas, z kimś non-stop, na telefonie, i robimy z siebie ten kosz, robimy z siebie ten kubeł. Tam jest ruch ratowniczy. Tam jest ruch ratowniczy, bo my chcemy ulgi dla tej drugiej osoby. I robimy z siebie mm, kubeł na to wszystko, co trudne, czego już częstokroć nie wy powinniście słuchać, ale na przykład, jeśli już to powinno być przeniesione do gabinetu terapeutycznego. Idziemy dalej. Nieoczywiste zachowania ratownicze, wychodzenie przed szereg. Znacie to, że kiedy rozmawiacie z kimś przez telefon, na przykład i ta druga strona, z którą rozmawiacie przez telefon, mówi na przykład: No wiesz, tutaj teraz mam tylko taką sytuację, że muszę podjechać do um, dajmy na to szwalni, odebrać sukienkę, a tutaj mi się um, Kasiunia y, jeszcze ze szkoły y, y, zadzwoniła, żeby ją odebrać, i wy już się rzucacie przed szereg, to ja ci pojadę. To ja ci pojadę, to ja ci odbiorę, to ja ci podleję kwiatki, to ja ci wyprowadzę psa, to ja ci y, przewiozę te słoiki. To ja ci zna znajdę numer do tego, albo to ja zadzwonię, to ja załatwię. Że wychodzicie przed szereg. Ktoś wam nawet nawet o nic was nie poprosił, po prostu powiedział, w jakiejś sytuacji, na przykład, że kurde, wiesz, jaka sprawa na 15 muszę mm, odebrać te dania na komunie, a na 15, 15 powinnam być już tu i tam. Nawet nie, kurczę, nie wiem, czy się wyrobię. I wy już. To to są nieoczywiste zachowania ratownicze. Nie jesteś w stanie wytrzymać, nie jesteś w stanie dopuścić do chociażby mikro em, takiego dyskomfortu tej drugiej strony, że kurczę, wiesz, no tak mi się dzień ułożył, że mam to i tamto, nie. Że ja być tu i tam, w dwóch miejscach naraz. I ty nie jesteś w stanie wystać tego. Nie jesteś w stanie wystać tego, że ktoś ma na przykład trudną sytuację, tak? On cię nie poprosił. Tylko ma dzisiaj na przykład trudny dzień, zajęty dzień. I to ja pojadę, ja pojadę, ja załatwię. I już się rzucasz przed szereg. To jest zachowanie ratownicze, które jest często nieoczywiste. Idziemy dalej. Kolejnym zachowaniem ratowniczym nieoczywistym jest załatwianie za kogoś. Dzwonienie za kogoś, załatwianie za kogoś, chodzenie po urzędach za kogoś, dzwonienie, nie wiem, twój, twój partner chce zamówić sushi, ale się boi zadzwonić z jakichś przyczyn, więc ty dzwonisz, żeby mu zamówić sushi. To jest zachowanie ratownicze. Twoja przyjaciółka otwiera działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą, ma zadzwonić do Urzędu Skarbowego, ale się boi. Dzwonisz za nią. To zachowanie ratownicze. I e, ratownik zawsze ma w sobie cząstkę opiekuna, bo to zachowanie ratownicze jest bardzo często połączone z tym zachowaniem opiekuńczym, tak? Czyli my jesteśmy dla kogoś ratownikiem, jesteśmy trochę dla niego mamą. To się może miksować jak najbardziej. E, idziemy sobie dalej. Nieoczywiste zachowanie ratownicze. Proponowanie swojej przestrzeni bez ustalenia tego z partnerem, z partnerką. Twoja przyjaciółka dzwoni na przykład i mówi ci, że jest w kryzysie, właśnie się, um, jest w separacji, właśnie się na maksa pokłócili, ona potrzebuje um, gdzieś spać, tak? Ona nie ma gdzie spać. Właśnie się pokłócili z partnerem. I ty już od razu możesz spać u mnie jedną, dwie, pięć, siedem nocy, ile będziesz potrzebować. Zgodziłaś się na dwie, pięć, siedem nocy. Super. Czy widzisz, co zrobiłaś? Czy widzisz, co zrobiłaś? Czy widzisz, jak bardzo przekraczające to może być dla tego, który jest blisko w twoim domu, czyli dla twojego partnera bądź dla partnerki? Tutaj mogą być też dzieci w tym domu, tak? Tylko, że my z dziećmi nie ustalamy takich, takich rzeczy. Z dziećmi nie ustalamy takich rzeczy. Takie rzeczy ustalamy z partnerem, z partnerką, czyli z kimś, kto jest na tej samej hierarchii. Czyli nasz mąż, nasza żona, narzeczony, narzeczona, tak z nimi ustalamy. Tak jak z partnerem, partnerką ustalasz, czy wyprawiacie u was święta, tak samo ustalasz, czy Twoja przyjaciółka, czy Twój przyjaciel może zanocować 2, 5, 7, 10, 15 nocy. Bo to wasza intymna przestrzeń, nie tylko Twoja. Ratownik ma jeden C, tak? Żeby szybko zaspokoić potrzebę. Ratownik chce być zawsze jak rycerz na białym koniu. Czyli jest masakra, jest padaka, wszystko się wali, i gruzy i dym i pył wszędzie, ale wtedy wjechałam ja i wjechałem ja na białym koniu, tak? To w poczuciu chce mieć ratownik. Więc jeżeli twoja przyjaciółka dzwoni, że się pokłóciła z partnerem, że nie ma gdzie spać i tak dalej, zatrzymaj się Czyli wracamy do znów pierwszej części podcastu, tak? Zatrzymaj się, zbadaj swój odruch. Skontaktuję się z moim mężem, zobaczę, czy u nas jest możliwość, żebyś przenocowała. Jeżeli ta osoba w ogóle tego potrzebuje, tak? Bo może być też tak, że twoja przyjaciółka, twój przyjaciel nawet nie powiedział, że szukał ciebie noclegu, a ty już z tym wyskakujesz, tak? To jest też to zachowanie ratownicze, nieoczywiste zachowanie ratownicze. Idziemy dalej. Kolejne nieoczywiste zachowanie ratownicze to doradzanie rodzicom. Doradzanie rodzicom. I tak naprawdę jest wiele przyczyn, dla których to doradzanie rodzicom jest e, trudnym ruchem. Po pierwsze, my jesteśmy w hierarchii systemowej, czyli systemowo patrząc, my jesteśmy niżej niż nasi rodzice. Z prostej przyczyny, ponieważ urodziliśmy się po nich, przyszliśmy na świat po nich, my jesteśmy z nich. Gdyby nie oni, nas by nie było, tak? Więc kiedy my doradzamy naszym rodzicom, my się stawiamy nad nimi, my się stawiamy jako ci, którzy wiedzą lepiej, którzy przeżyliby to życie lepiej, którzy mają w czymś hmm, większe doświadczenie, a tak naprawdę my w życiu nie mamy większego doświadczenia, bo jesteśmy młodsi. Więc, kiedy doradzamy naszych, naszym rodzicom, stawiamy się jako ich opiekunowie, stawiamy się jako ich rodzice: Mamo, zrób tak i tak, tato, zrób tak i tak. Czy to miejsce dziecka? Czy to miejsce dziecka swoich rodziców? Więc nieoczywistym zachowaniem ratowniczym jest doradzanie naszym rodzicom. Idziemy dalej. Szukanie komuś pracy, załatwianie komuś pracy. To także nieoczywiste zachowanie ratownicze. Zobaczcie, ile tutaj jest odebranej sprawczości. To jest tak, jakbyś um, sugerował, że ty się musisz zaopiekować czyimś tematem pracy i czyimś tematem znalezienia pracy, bo ten ktoś sobie tak dobrze nie poradzi, bo ten ktoś być może nie zna swoich kwalifikacji tak dobrze, jak ty znasz jego kwalifikacje. Bo ten ktoś być może nie ma takich znajomości, jakie masz tej. Wiecie, co jest paradoksalne, i wiecie co jest częste i z takimi historiami spotykałam na warsztatach wielokrotnie, że ludzie przychodzili i mówili, ja mu załatwiłam pracę, a on potem mi na tę pracę narzekał, nie cieszyła go, albo szybko z niej zrezygnował, albo jej nie doceniał. Słuchajcie, no tak. Dlaczego? Bo my często potrzebujemy wypracować sobie coś sami, żeby mieć poczucie, że to moje, że to ja zdobyłam, to ja zdobyłem, takiej pracy chciałam, takiej pracy chciałem. A często ci, którym my załatwiamy pracę, na przykład idą do tej pracy, żeby nas nie zawieść, bo my już zapowiedzieliśmy, że oni przyjdą. Więc idą do tej pracy, żeby nas nie zawieść. I albo się czują w tej pracy niespełnieni, albo nie mogą w ogóle udźwignąć tego, że dostali od nas tą pracę, że myśmy im załatwili coś po znajomości. I tak to zazwyczaj jest, wiecie, że jak my dla kogoś czegoś chcemy za mocno i za bardzo i wkładamy... Kogoś w jakiś swój koncept i swój pomysł na tą drugą stronę, to ta druga strona w jakiś sposób nie jest w stanie tego przyjąć, albo w jakiś sposób musi dać dupy w tej przestrzeni, albo w jakiś sposób musi zawieść, tak naprawdę nie tą pracę, ale nasze oczekiwania, bo mieliśmy masę oczekiwań wobec tej osoby, że Ty od dziś będziesz żył tak, jak ja Ci zagram i będziesz prowadził życie na mój akord. Więc nieoczywiste zachowanie ratownicze to zdecydowanie szukanie komuś pracy i załatwianie komuś pracy. Idziemy dalej. Kolejne nieoczywiste zachowanie ratownicze to w kółko płacenie za kogoś lub w kółko pożyczanie komuś pieniędzy. Idziemy dalej. Kolejne zachowanie ratownicze, kiedy na przykład wysłuchujemy, jak mama nadaje na tate i pocieszamy. I tutaj tak naprawdę. Mm, Idą dwa wektory ratowania w tej sytuacji akurat kiedy my wysłuchujemy jak mama nadaje na tatę i ją w tym pocieszamy. My tak naprawdę chcemy i tutaj uratować emocjonalność mamy, czyli chcemy wyciągnąć mamę z tej złości, żalu, frustracji, smutku wobec taty i jest jeszcze drugi wektor ratowniczy tutaj, a mianowicie chcemy uratować relacje mamy i taty. Czyli pocieszamy mamę, że może tata nie jest taki zły, że kurczę, na pewno się dogadacie, to tylko kwestia tego, żebyście porozmawiali, spojrzeli na siebie nawzajem łagodniejszym okiem itd. itd. Czyli chcemy i wyciągnąć mamy z trudnych emocji, chcemy ją uratować z trudnych emocji, i chcemy uratować cały związek rodziców. Idziemy dalej. Kolejne nieoczywiste zachowanie ratownicze, kiedy wysyłamy nasze dzieci do dziadków, po to, żeby oni nie byli tacy smutni. Czyli, kiedy mamy jasny cel, że zaprowadzam moje dzieci do moich rodziców, bo widzę, że ostatnio są jacyś niemrawi, bo widzę, że ostatnio są jacyś smutni, bo widzę, że ostatnio brakuje im wigoru i werwy. Czyli, ratujemy naszych rodziców, tak? Chcemy, żeby oni mieli więcej werwy, więcej wigoru, chcemy, żeby byli mniej smutni, i do tego używamy naszych dzieci, tak? Czyli innymi słowy, nasze dzieci nie jadą do dziadków z przyjemności, tylko jadą z obowiązku, bo my chcemy, żeby nasi rodzice byli zadowoleni, bo my chcemy, żeby nasi rodzice mieli więcej wigoru, bo my czuliśmy ostatnio przez telefon, że jacyś tacy nie mrawi i jacyś tacy smutni. Wymyśliłam, zawieziemy tam nasze dzieci. Niech ich rozbawią, niech im dodadzą energii. Nieoczywiste zachowanie ratownicze? Jak najbardziej. Kolejnym nieoczywistym zachowaniem ratowniczym jest coś, co robimy często. Po pierwsze, kiedy szukamy za kogoś terapii. To jest nieoczywiste zachowanie ratownicze. Kiedy szukamy za kogoś terapii. Bo to jest znowu odbieranie podstawowej sprawczości. Poza tym chciałabym do tego punktu doda dodać coś jeszcze. Sama decyzja, o tym, że idziesz na terapię. Jest początkiem procesu terapeutycznego. I jeżeli ty za kogoś umawiasz się na jego terapię, tak, umawiasz go na jego terapię. Jeżeli ty kogoś zapisujesz na jego terapię, to ty pozbawiasz go pierwszego, najważniejszego często kroku procesu terapeutycznego. Wkładasz kogoś w zmianę, do której on być może w ogóle nie jest gotowy. Bo tylko ci, którzy poszli na jakąkolwiek formę pracy ze sobą, i tylko ci, którzy poszli na jakąkolwiek formę terapii, wiedzą, co to znaczy zdecydować się na terapię, wiedzą, co to znaczy zdecydować się na proces pracy ze sobą. To nie jest proste, to nie jest łatwe. Często ludziom to zajmuje pół życia, żeby iść, porozmawiać, dotknąć, pochylić się nad swoimi głębokimi ranami, głębokim bólem, głębokimi zranieniami i przeszłymi traumami. A ty zapisujesz kogoś na osiemnastą do pani Jadzi Głowińskiej, świetnej terapeutki. I ktoś ma teraz iść. Ktoś, kto może w ogóle nie być gotowy spotkać się ze sobą w takiej przestrzeni. Jeszcze. I tym jest też wsparcie, moi drodzy. Wsparcie, czyli to uszanowanie decyzji drugiego człowieka, uszanowanie losu drugiego człowieka. Ja szanuję, to jest takie wewnętrzne zdanie: Ja szanuję, że możesz nie być gotowa i gotowy, tak jak ja na przykład jestem. Ty możesz nie być gotowa i gotowy skonfrontować się ze swoim bólem. Ty możesz nie być gotowa i gotowy na pracę ze sobą. I kiedy my dla kogoś umawiamy terapię, Spotkanie terapeutyczne, warsztat, prace ze sobą. My stajemy się Jego rodzicem, bo kto umawia do dentysty? Mama lub tata. Kto umawia do em, fizjoterapeuty, kiedy jesteśmy dziećmi? Mama lub tata. Kto umawia do, na spotkanie z psychologiem, kiedy jesteśmy w szkole podstawowej czy w gimnazjum? Mama lub tata. I teraz ty komuś bukujesz terapię? Ty kogoś zapisujesz na najtrudniejszą drogę, jaką prawdopodobnie kiedykolwiek w życiu przejdzie, bo masz pomysł na tego drugiego człowieka, że ta terapia by mu się przydała. I w tym podpunkcie jeszcze jednym nieoczywistym zachowaniem ratowniczym jest w kółko zachęcanie kogoś do prac ze sobą. Można porozmawiać raz, drugi, trzeci, dajmy na to ze swoim partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką. Hej, słuchaj, mi bardzo pomogło. Ja się czuję tak, 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 tak. Tak, czyli też mówię z komunikatu ja mówię o swoim doświadczeniu. Ale nie wyliczam Ci Twoich traum i Twoich problemów, bo tutaj już wchodzę po prostu w terapeutę z sąsiedztwa. Więc jak najbardziej możemy raz drugi, trzeci powiedzieć, co nam podało, jakie to dla nas jest, jakie to dla nas było, ale nie zachęcamy w kółko do pracy nad sobą. bo teraz popatrzcie, i to często kobiety na przykład z tym przychodzą na warsztaty, że ja w kółko, mu suszę głowę, ja w kółko do niego chodzę, do tego mojego partnera, męża narzczonego, mówię: pracuj z sobą, pracuj z sobą, pracuj z sobą. Masz taki warsztat, taki coaching, taką terapię. Tu masz iść, tam masz iść, tu. zobacz, to by się zmieniło, to by się zmieniło, to by się zmieniło. I on nic, i on leży na tej kanapie. Czy tam nie ma ruchu ratowniczego? Oczywiście, że, to, że jest, i to podwójne. Bo po pierwsze chcemy uratować jego. Z tego jego demonów w przeszłości. Jak zwał, tak zwał, z demonów przeszłości. Po prostu z traumy chcemy go wyratować. I chcemy także uratować związek, bo jest część nas, która się boi, że jeżeli ten mężczyzna na przykład nie stanie do pracy ze sobą, to że związek nie przetrwa, bo ty na przykład stajesz do pracy ze sobą, tak? Więc zobaczcie, jaka to jest utajona, to jest utajone, ale grube ratownictwo i znów. Nie da się komuś wysuszyć, no tak to nazwę, nie da się komuś wysuszyć głowy na tyle, żeby ten wreszcie poszedł na tą terapię. Jeżeli jesteście w partnerstwie, ale o tym może osobny odcinek podcastu o partnerstwie, jeżeli jesteście w partnerstwie, teraz to tylko zaznaczę, jeżeli jesteście w partnerstwie, jedna osoba ze sobą pracuje, a druga osoba, mimo rozmowy, mimo um, jasnej. Kiepskiej jakości relacji, mimo braku kontaktu i komunikacji, nic ze sobą nie robi, a mówi, że kocha. To ja zapytam, czy na pewno, ponieważ jeżeli my kochamy w partnerstwie i jedna i druga strona, jeżeli kocha, to jest zaangażowana i partnerstwo, w którym tylko jedna strona pracuje, nie przetrwa, prędzej czy później nie przetrwa, bo prędzej czy później w partnerstwie, w którym pracuje ze sobą tylko jedna strona, my poczujemy, że to już za dużo. Że jeżeli ja bym miała, czy miał zostać w tym partnerstwie, gdzie tylko ja ze sobą pracuję, to musiałbym i musiałabym wejść w rolę ratowniczą, żeby to partnerstwo w ogóle dalej przetrwało. Więc to są te nieoczywiste zachowania ratownicze, które my jak najbardziej znamy ze swojego życia i powielamy raz za razem w tym naszym życiu. I... Um, takie pytanie od jednej osoby, kiedy się przygotowywałam do podcastu, takie pytanie się pojawiło. Jak to jest ze wspieraniem rodziców? No i jak to jest z ratowaniem rodziców? No jak to jest z ratowaniem rodziców, to już wiecie, że kiedy my ratujemy rodzica, stajemy się jego rodzicem. Że kiedy my ratujemy rodzica, wychodzimy głęboko. Powyżej naszych kompetencji dziecka, naszych rodziców, wychodzimy głęboko powyżej funkcji dziecięcych funkcji córki, funkcji syna, naszej mamy, naszego taty. Ale wspieranie rodziców w ogóle jest tematem bardzo kontrowersyjnym. To, co. Chyba tak to nazwę to, co social media wykrzykują to, co wykrzykujecie często to to, że. Jak to nie wspierać rodziców na starość, jak to nie pomagać, jak to nie ratować rodziców na starość. No więc moi drodzy, jeżeli byliśmy dziećmi nadodpowiedzialnymi, czyli jeżeli my w dzieciństwie daliśmy naszym rodzicom bardzo dużo i tam była zaburzona wymiana, tak, czyli my jako dzieci nie dostawaliśmy, tylko dawaliśmy, to my możemy nie mieć zasobów, żeby się zajmować i wspierać i opiekować się naszymi rodzicami. I znam takie historie, i znam takich ludzi. I takich ludzi też spotykam na warsztatach, którzy mają to wewnętrzne poczucie winy, że oni by no gdzieś powinni, bo wszyscy mówią i społeczeństwo naciska, i przecież to takie brzydkie, że oni nie, nie są w stanie, ale nie są w stanie. Dlaczego? Bo jeszcze nie wyszli z tego dziecięcego, wewnętrznego zmęczenia po dzieciństwie, w którym tyle dali. I może być tak, że jeżeli dałaś dałeś swojej mamie bardzo dużo w trakcie trwania Twojego dzieciństwa, to może być tak, że nie będziesz mieć zasobów, żeby opiekować się swoją mamą i swoim tatą, żeby dawać im, żeby ich wspierać, żeby dawać im tyle, ile społeczeństwo ci mówi, że powinnaś, powinieneś dać. I chciałabym się z Wami podzielić również tutaj w tym miejscu zdaniem mojego taty. My tak mamy, taki dom mamy, że rozmawiamy o wielu rzeczach zupełnie otwarcie. I ja zapytałam mojego taty, jaką się ma z tym tematem wsparcia, pomocy, kiedy on będzie starszy, czy opieki, kiedy on będzie starszy. Mój tata powiedział takie zdanie, które ja zapisałam i chciałabym się nim z wami podzielić. Ja nie chcę, żebyście się mną córeczko zajmowała na starość. Ja chcę żyć tak, żeby moje dzieci nie musiały oddawać mi swojego życia. I chciałabym, żebyście sobie po prostu z tym zdaniem zostali, że to nie jest tak, bo bardzo często. Tak krzyczymy, tak mówimy, że nasi rodzice tego od nas chcą. To nie jest takie. Są rodzice, którzy tego od nas chcą, a są rodzice, którzy czują, że jeżeli ich dzieci by się nimi zajmowały na starość, to oni czują, że mieliby odebraną jakąś godność. Że oni nie chcą być nagle małymi, upupionymi dziećmi, czy też. Starszymi ludźmi, którymi się trzeba zajmować, jakby byli dziećmi. Więc, kochani, to nie jest tak, że każdy rodzic chce być wspierany w ten sam sposób. Dokładnie tak jak nie jest tak, że każdy rodzic chce być wspierany finansowo. Są tacy rodzice i są tacy rodzice. Są rodzice o takiej przeszłości i o takiej przeszłości. I często jest tak, że rodzice chcą być przez nas wspierani, ponieważ nie byli wspierani przez swoich rodziców. Więc my wtedy, wchodząc w te Pozycję i rolę ratowniczą wobec rodzica, wchodzimy tak naprawdę w rolę i w pozycję ich opiekunów. Wchodzimy w rolę mamy naszej mamy, taty naszej mamy, mamy naszego taty czy taty naszego taty. I dostałam od jednej z Was takie pytanie, jak pogodzić się z faktem, że kiedy przestaje być ratownikiem, rodzic stacza się na dno? Bardzo chciałabym się nad tym zatrzymać, ponieważ myślę, że to jest taki główny. Punkt, w którym my wszyscy się zatrzymujemy w poczuciu winy, jeżeli jesteśmy ratownikami. Czyli jak mam wystać, jak mam wytrzymać to, że jeżeli ja kompulsywnie nie ratuję, to mój rodzic idzie, cytuję, na dno, stacza się na dno. Jak mam to wytrzymać? Jak mam wytrzymać, patrząc, dosłownie patrząc. Na tragedię drugiego człowieka. Chciałabym się zatrzymać nad tym równaniem, które padło w tym pytaniu. Równanie jest następujące: kiedy ja ratuję, rodzic jest na powierzchni. Kiedy przestaję ratować, rodzic idzie na dno. Innymi słowy, jeżeli ja nie jestem w ciągłym, kompulsywnym ruchu wyciągania go z wody, to on idzie na dno. Innymi słowy, żeby mój rodzic był na powierzchni, ja muszę być w ciągłej mobilizacji, ja muszę być w ciągłej czujności, ja muszę być w ciągłym działaniu, ja muszę być w ciągłym martwieniu się, ja muszę być w ciągłym niepokoju, ja muszę być w ciągłym poczuciu zagrożenia i braku poczucia bezpieczeństwa, żeby mój rodzic był na powierzchni. Ile w tym odpowiedzialności? I czy to jest odpowiedzialność, która jest na gabaryty dziecka, lub też dorosłego dziecka, swojego rodzica? Czy takie dziecko, które ma na sobie taką odpowiedzialność, na dobrą sprawę odpowiedzialność, za życie i za jakość życia tego rodzica, czy takie dziecko, które ma na sobie taką odpowiedzialność, zajmie się w ogóle swoim życiem, będzie miało przestrzeń na swoje życie? A co tutaj dalej jeszcze mówić na udane życie? Jeżeli ono żyje cały czas w takim pobudzeniu, cały czas w takiej nadreaktywności, cały czas w takiej czujności, czy ono będzie miało miejsce na swoje życie? Ile tego dziecka będzie żyło w ciągłej czujności, w ciągłym niepokoju o, te, o tego opiekuna? I wreszcie, kim to dziecko jest dla tego opiekuna? Czy jeżeli musisz być w ciągłym ratowaniu tego taty, tej mamy, to czy jesteś tam jeszcze dzieckiem swojego rodzica? A może jesteś po prostu jego rodzicem. I teraz chciałabym do tego pytania powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Rodzic nie stacza się na dno z Twojego powodu. Rodzic nie czuje tego bólu, który czuje z Twojego powodu. Ratownik wszystko odnosi do siebie, ja już to mówiłam w pierwszej części tego podcastu. Ponieważ ratownik bierze odpowiedzialność na siebie za życie i funkcjonowanie, wszystkich dookoła, ratownik wszystko odnosi do siebie. Czyli jeżeli tata idzie na dno, to widocznie ja nie zrobiłam, nie zrobiłem czegoś, żeby tata na dno nie poszedł. I to jest myślenie dziecka. Dziecko wszystko odnosi do siebie. Ratownik wszystko odnosi do siebie. Dziecko ma dokładnie takie samo myślenie, wiecie? Jeżeli rodzice się kłócą, to znaczy, że ja nie zrobiłam, nie zrobiłem czegoś, żeby się przestali kłócić. Jeżeli tata jest przemocowy wobec mamy, to znaczy, że ja nie obroniłam, nie obroniłem wystarczająco mocno mojej mamy. Ratownik patrzy na szybki ruch, na szybki ruch, jak ja mogę wyciągnąć tego taty z tego kryzysu, wyciągnąć tą mamę z tego kryzysu, jak ja mogę wyciągnąć taty z tego dna, w którym on jest, jak ja mogę wyciągnąć tą mamę z tego dna. Ratownik patrzy na szybki ruch, bo on chce, żeby szybko było dobrze. Ratownik nie patrzy na przyczynę. A powtarzam raz jeszcze: Ty nie jesteś powodem, dla którego Twój rodzic, cytuję, stacza się na dno. Nie jesteś tego powodem. Używka, zachowania autodestrukcyjne i destrukcyjne są wynikiem głębokiego bólu, z którym Ty nie masz nic wspólnego. To jest ból, który płynie z przeszłości Twojego rodzica. To jest ból, który płynie z jego traum. I nie, Ty nie jesteś w stanie zagoić, stanąć do pracy z tymi traumami za swoją mamę i za swojego tatę. I nie, Ty nie jesteś w stanie wyciągnąć swojej mamy i swojego taty z tych traum. Oni sami potrzebują się chcieć z tego wyciągnąć. Oni sami potrzebują chcieć się przy tym zatrzymać i wziąć się za te tematy na poważnie. I nieważne ile razy, Gdybyś na siłę, tymi rękami i nogami nie próbowała i nie próbował wyciągać tej mamy i tego taty z tego dna, z tego dna jeziora. Jeżeli mama i tata sama, sam, nie weźmie się za te tematy dla siebie na poważnie, to raz po raz będzie tam wpadać. I ja wiem, że to jest okrutnie trudne, być może to jest najtrudniejsza część z całego tematu ratownika wytrzymać to, wystać to że jako Twoje dziecko, mamo, jako Twoje dziecko, tato, nie jestem w stanie tu nic zrobić, bo to dla mnie za duże. Jako Twoje dziecko, mamo, jakie two, jako Twoje dziecko, tato, ja jestem za mała, za mały, żeby rozprawiać się z Twoim bólem i z Twoimi traumami. Ja tu jestem ten młodszy, ja tu jestem ta młodsza. Ja, mamo, nic nie mogę, ja, tato, tu nic nie mogę, choćbym bardzo chciała i choćby moja dziecięca wewnętrzna część zrobiła wszystko, żeby cię uratować. To ja tutaj tak naprawdę nic nie mogę, bo jestem po prostu tylko i aż twoim dzieckiem, mamo i twoim dzieckiem, tato. I ci, którzy ratują kompulsywnie swojego rodzica, z, cytuję, staczania się na dno, wiedzą dobrze, Ile energii to pochłania, ile energii to zabiera, ile czujności, niepokoju, braku poczucia bezpieczeństwa to kosztuje, a także jak realizuje się wtedy ich własne życie. Bo kiedy my ratujemy rodzica, ja o tym mówią pięknie, ustawienia systemowe i pokazują to bardzo jasno i bardzo wyraźnie. I miałam w tych tematach setki prac warsztatowych setki prac warsztatowych. Ustawienia pokazują to bardzo jasno, że kiedy my ratujemy naszego rodzica i wyciągamy ją. Je, wyciągamy tego rodzica raz za razem. Z tego dna, jak to zostało w tym pytaniu nazwane, to my zawsze, zawsze płacimy za to ogromną cenę albo sobą i własnym zdrowiem często własną depresją, atakami paniki, stanami lękowymi, albo różnymi obszarami relacjami, które są w naszym własnym życiu. I teraz chciałabym dotknąć jeszcze jednego tematu w tym odcinku. Kiedy wiesz, że nie jesteś już ratownikiem. Po pierwsze, nie oceniasz cudzych problemów. Pamiętajcie, że w aktywnym ratowniku, czyli patrzymy sobie znów na ten trójkąt dramatyczny, tam jest ktoś, kto jest zły, ktoś, kto jest biedny i jestem ja ratownik na białym koniu, tak? Więc my bardzo często jako ratownicy oceniamy cudze problemy i mówimy: "A to ten chuj szef. I ty taka biedna, ja cię uratuję, znajdę ci nową pracę na przykład, tak? Więc kiedy my wychodzimy z tego ruchu, ruchu ratownika, po czym wiemy, że już nie jesteśmy tym ratownikiem że nie oceniamy cudzych problemów. Nie ma tych biednych i nie ma tych złych, bo ciągły dualizm, czyli zawsze ci biedni i zawsze ci źli tworzą ratownika, tak? Trójkąt potrzebuje trzech kantów, trzech rogów, tak? Więc jeżeli my patrzymy na świat dualnie, czyli że jest ktoś zły jest ktoś biedny, to wtedy zawsze będzie potrzebny także ratownik. Więc po pierwsze, kiedy już wiemy, że nie jesteśmy ratownikami, kiedy nie oceniamy cudzych problemów. Przyjmujemy, że ktoś ma dany problem, jakiś problem, tak? Ale już tego problemu nie oceniamy, nie oceniamy kto tu jest czarnym, a kto tu jest białym charakterem. Nie oceniamy, kto powinien był jak i um, dlaczego ktoś się tak, a nie inaczej zachował. Nie, po prostu przyjmujemy. Okej, okay, masz taki problem, słyszycie, rozumiem, przykro mi, ale już nie pozwalamy sobie na tą ocenę. Kiedy wiemy, że nie jesteśmy już w ruchu ratownika, wtedy, kiedy potrafimy wystać niedoradzanie. Ja mówię yy, szczególnie, jakby zaznaczam to słowo, wystać niedoradzanie, ponieważ to będzie, to jest ćwiczenie samokontroli. To jest ćwiczenie samokontroli, bo możecie ciągnąć do tego, żeby doradzać, ale wystój to, wystój to, bo to jest Twój. To będzie Twój dyskomfort. To, że Ty nie możesz powiedzieć swojej złotej myśli i złotej rady, to jest Twój dyskomfort. Wystój to. Wystój to, bo ludzie nie potrzebują Twoich złotych rad. Ludzie potrzebują poszukać własnej sprawczości najczęściej. Idziemy dalej. Kiedy już Wiesz, że nie jesteś w ratowniku wtedy, kiedy cię nie trzęsie i kiedy cię nie telepie, gdy komuś jest trudno. Czyli jesteś w stanie w spokoju wystać i zostać w swoim spokoju, nawet mimo tego, że komuś jest trudno. Idziemy dalej, kiedy już wiesz, że nie jesteś w ratowniku, potrafisz uszanować, że nie każdy jest gotowy na pracę ze sobą. Nie terapeutyzujesz, nie tłumaczysz. Ja ci powiem, co zrobić, ja ci powiem, z czego to płynie, ja ci powiem, z czego to wynika, ja ci powiem, z czym to się łączy. Nie. Masz w sobie takie wewnętrzne zdanie, szanuję wszystkie strategie przetrwania, które wybrałeś i które wybrałaś. Wszystkie strategie przetrwania, w których decydujesz się zostać. Szanuję to, że być może nie jesteś gotowa, gotowy na pracę ze sobą. Szanuję miejsce, w którym jesteś dziś, miejsce, w którym wybierasz zostać dziś. Idziemy dalej, kiedy wiesz już, że nie jesteś w ratowniku, masz szacunek do osób, które mają trudno. Nie traktujesz ludzi jak dzieci. Czyli nie zachowujesz się, jakby oni sami nie potrafili rozwiązać swoich problemów, jakby oni sami nie potrafili rozwiązać swoich trudów i trudności. Nie traktujesz innych ludzi dorosłych jak dzieci. Idziemy dalej. Jak jeszcze poznajesz, po czym jeszcze poznać, że nie jesteś już w ratowniku, twoją lwią część czasu zajmują twoje sprawy i twoje życie. Czyli znów jak popatrzymy sobie na kalendarz ratownika, ratownik ma zawsze bardzo dużo y, aktywności i bardzo dużo zajęć do, dodatkowych, żeby pojechać coś odebrać Andzi i przywieźć coś Jadzi i zrobić coś dla Marka i przedzwonić do Krysi i y, ugotować coś y, Basi i tak dalej i tak dalej. Tam jest bardzo dużo zajęć, aktywności dodatkowych. Dla innych ludzi Wiemy, że nie jesteśmy w ratowniku, kiedy naszą lwią część czasu zajmują nasze sprawy, nasze życie, tam gdzie głównym podmiotem jesteśmy po prostu my. Kiedy jeszcze już wiesz, że nie jesteś w ratowniku, wtedy kiedy już nie jesteś na polowaniu na problemy. Masz takie wewnętrzne poczucie, być może po raz pierwszy w swoim życiu, że spokojne życie, spokojny dzień, spokojny czas też jest ok. Już cię nie szarpie. Już wewnętrznie po prostu cały czas nie jesteś na polowaniu, na szukaniu. Co tu jeszcze, jaki pożar, jaki trud, jaki kryzys. Ha, 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 bo to mnie karmi, bo to mnie rajcuje wewnętrznie, że ja mogę usiąść na moim białym koniu i wjechać gdzieś jak rycerz, tak? Na pełnej pycie, jak to mówi mój brat przyrodni. Mm. Nie szukasz już tego, nie szukasz już tych okoliczności dla siebie. Masz takie poczucie, że spokojne życie też jest okej. Okay. Spokojne życie jest ok, spokojne życie jest w porządku i w spokoju jest bezpiecznie. I wreszcie ostatni podpunkt, skąd wiesz i kiedy wiesz, że nie jesteś już w ratowniku. Nie podniecasz się cudzymi trudami, nie żyjesz cudzymi trudami, nie żyjesz cudzymi dramatami. Masz na tyle Pięknego w swoim życiu, masz na tyle dobrego w swoim życiu, a przede wszystkim masz na tyle własnych spraw, że już nie żyjesz cudzymi sp sprawami, już nie obgadujesz ze wszystkimi czyichś problemów i już nie obgadujesz ze wszystkimi swoich rozwiązań czyichś problemów. Moi drodzy, czy ratownik może być zasobem? Oczywiście, że tak, każda trudna rola, każda trudna funkcja dziecięca, każda trauma, którą my przeżywamy w dzieciństwie, ona może stać się dla nas potencjałem, ona może stać się dla nas zasobem. Pamiętajmy o tym, że ratownik ma potencjał ogromnej ilości energii. Zobaczcie, ile ratownik działa, ile ratownik działa, ile ratownik działa, ile ratownik robi, ile on robi, robi, robi dla innych. I teraz, jeżeli przewektorować całą tę energię na jego własny świat, na jego własne życie, tam jest cholera jasna, elektrownia atomowa energii. To są ludzie, którzy mogą działać na dużą skalę. To są ludzie, którzy mogą budować duże rzeczy w, swoją, w swoim życiu, mają wielką wrażliwość. Dlaczego? Bo to jest ta czujność, która była kiedyś na mamę, na tatę, na atmosferę w domu rodzinnym, dzisiaj to może być czujność, wrażliwość tak naprawdę, empatia, która może być wykorzystana do ich własnego życia. Tego wyczucia nikt ci nie zabierze, tej głębokości czucia, nikt ci nie zabierze, tej szybkości działania. Tego, że masz pomysły, jesteś kreatywny, jesteś pomysłowy, bo trzeba było przez wiele lat wyszukiwać pomysły na to, jak kogoś szybko wyprowadzić z trudu, tej pomysłowości, tej głębi czucia, tego wyczucia, tej wrażliwości, tej gotowości, tej determinacji, tego nikt ci nie zabierze. I to jest Twoje, to już jest Twoje. Tylko teraz, jeżeli pozwolisz sobie, zamiast być cały czas, Wobec innych i bardziej dla innych niż dla siebie. Jeżeli zamiast tego pozwolisz sobie wreszcie przewektorować te swoje potencjały i swoje zasoby na swoje własne życie, tam dopiero zaczynasz um, tak naprawdę czuć, ile ten ruch ratownika na dziś dzień i na dzień dzisiejszy może ci przynieść i dać do twojego własnego życia. Ponieważ w każdym trudnym ruchu z przeszłości, w każdym trudnym, w każdej trudnej historii z naszego dzieciństwa jest dla nas ogromny zasób, jest dla nas ogromny potencjał, posiedź sobie, proszę z takim pytaniem, i to jest pytanie, które zostawiam dla was wszystkich na koniec, gdybyś całą tę energię, którą rozdajesz dla tych wszystkich ludzi dookoła siebie, gdybyś całą tę energię przewektorowała na siebie i przewektorował przede wszystkim na siebie. Ile byś mógł i mogła zdziałać, co byś zrobiła wtedy i co byś zrobił ze swoim życiem na poważnie. Gdybyś tę wrażliwość, wyczucie, gotowość do działania, pomysłowość, determinację, gdybyś to przewektorował i przewektorowała na siebie, czego byś dokonała? Czego byś dokonał? Kochani, tutaj zakończę ten drugi odcinek. Tutaj zakończę więc na dzisiaj temat ratownika. Mam nadzieję, że te dwa odcinki poruszyły w Was pewne struny, że wspólnie dotknęliśmy tutaj dużych, dużych ruchów, dużych tematów. Pamiętajcie o tym, że ratunek i ratowanie, a wspieranie to dwie zupełnie różne jakości. Kiedy my ratujemy, my tak naprawdę jesteśmy dla kogoś z poziomu własnych ran, a więc tak naprawdę nie jesteśmy dla tego człowieka wcale. Raczej. Karmimy swoje braki, swoje poczucia bycia niedość, swoje poczucie bycia niewidzianym, niekochanym. Po prostu karmimy swoją własną traumę. Natomiast, kiedy wspieramy, wtedy możemy być dla drugiego człowieka prawdziwie. Możemy być tak, jak my potrafimy być, i tak jak drugi człowiek nas potrzebuje. Tam jest przestrzeń na sprawczość dla tej drugiej strony. Nie odbieramy nikomu jego losu, jego lekcji którą on sobie potrzebuje przejść. Nie odbieramy siły i mocy do działania. Jesteśmy, towarzyszymy, trzymamy kciuki, ale nie robimy za kogoś. Nie porzucamy własnego życia, cieszymy się ze swojego życia i wplatamy wsparcie innych. Moi drodzy, dziękuję wam ogromnie za te wspólne prawie dwie godziny na dzień dzisiejszy, za tą wspólną prawie godzinę. Mam nadzieję, że to dla Was ważny czas. Mam nadzieję, że będziecie to teraz nieśli dalej do swojego życia, bo co robić? Na pewno już wiecie. Ściskam Was ogromnie, dziękuję za ten wspólny czas i za wysłuchanie odcinka. No i do usłyszenia w kolejnym.